Daszbur, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pamiętnika Myślowego. W kolejnym odcinku prosto z granicy polsko-litewskiej. Odcinek ten będzie coś w stylu, nie ukrywam, kolegi tatka spotkałem myśliwych. W tym odcinku bardziej chcę się skupić na pokazaniu trofeów, rekordowych trofeów, jakie miałem okazję oglądać, jakie miałem okazję trzymać w ręku. Jakie są to mocne i piękne trofea. Niezwykłe, tak swoją drogą. Więc to będzie bardziej opowiadanie o kolegach, o ich przygodach i o ich zdobyczach. Tak to nazwijmy. W pierwszej części, dzięki tutaj telefonom, kontaktom i umiejętności negocjacji kolegi Giedrusa, ruszymy na Litwę i pokażę wam rekordowy wieniec byka jelenia. 240, prawie 8 punktów na liczniku. Nowy rekord Litw. Daszbur, witam was serdecznie w kolejnym materiale z Pamiętnika Myśliwego. Aura iścić mowa. Nagrywam tak naprawdę już z Litwy. Jest to teren litewski. Przekroczyliśmy granicę dzisiaj na Suwalszczyźnie i jesteśmy po stronie litewskiej. Jesteśmy u kolegi Antanasa, którego o tutaj widzicie. Zaraz ruszamy w głąb Litwy. A po co i dlaczego to zobaczycie, to będzie mega niespodzianka, mega myślę materiał ciekawy. A póki co, to zapraszam was tutaj. Jest piękna komnata, piękny garaż, pokój myśliwski, kolegi. Byki jelenia, byki Daniela, jak i również wilki. Wilki na Litwie strzelamy. Tak. W tym roku już 16. O. Do pozyskania. Oręża, rogacze. Ale no tu robię zbliżenie. Już tu jaki piękny rogacz, nie dość, że mocny, to jeszcze jaka forma. Widzi i kontroluje. Przepiękna kolekcja, duża kolekcja. Jak i również piękny, mocny bycik. Spójrzcie, jaka grubość tego proża, jaka forma. I druga strona. Kolejny piękny, medalowy, mocny byk. Jak i również to, co też strzelamy na Litwie, czyli byki łosia. Łosie też są w planie. I łosie też jak najbardziej można strzelać. Może i kiedyś do nas wróci to. A póki co możemy piękne byki podziwiać. Bo tylko niektóre zdjęcia. To starych czasów. A, 53 lata. Słuchaj, za Związku Sowieckiego to można było polować? Tutaj przy granicy? Tak, ale tylko z tej strony. Z tej strony. A tu już nie. A tu była już zona. Oczywiście generalowie tam polowali. Tam. Nie, no to... I ja polowałem, bo byłem kierownikiem rejonu energetycznego. Aha. W Mariupolu, a oni mieli sprawę z energetyką. 1993-1994 rok, to ja tu na zdjęciu. Wtedy to były polowania, co? Nie przeszkadzają, byli. Bo żona nie jest no, zła, także tu przychodzę sobie. Piękne pamiątki z polowań, mocne. Rogacze, zbiorówki na ptactwo, wilki, zające, drapieżniki, dziki, wszystko. Choć część historii uwieczniona na pięknych zdjęciach. O, i dyplomy za medale. Litewskie dyplomy za medalowe paroski rogacza.
Nawet łóżkę to postawiłem. Złoty medal 168,43. Srebro 128,85. Srebro 115,53. Kolejne złoto. Tutaj 165,4 i srebro, i przepraszam, brąz 108, tak? 58. Duży obwód ten taniec z waszego kole? 10 tysięcy, i full medali i pamiątek. Bo w naszym drugim kole, nie ten, wiesz, czarny, tylko tam, gdzie my jesteśmy z Mateuszem, musimy to zrobić, tylko muszę w to lotka, wiesz. I wtedy, zrobić, wiesz, ten, tam w rozetarce. Życie przed tobą. Tak, nie, no to wiesz. Przywoziliście tak, kurwa. A skąd byście przyjechali? A my, bo oni Suwałk byli. No, no, no. Mówi, a Suwałk to przez Marianport podjechaliśmy. Pula, znaczy, piękne. Tak, tak. Pięknie. Tak, polskie, litewskie, wszystko. Kolo Mateusz się nazywa Medżoklis. Po polsku to znaczyło łowci. O. Ale kolo samo tak, ja na to mam. To dostałem to i mam na szyty też noszę. Czyli śmiało przyjeżdżasz tutaj bez tego? Nie, nie, mamy granicę, także. Piękne. Wjeżdżamy do Marianpola. Jesteśmy na Litwie. To co może nam się rzucić w oczy, to to, że jedziemy z prędkością dozwoloną. Nikt tutaj nie szaleje. Nikt tutaj nie jedzie więcej. Jest 50, no to jedziemy 50. Dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy w Mariupolu, jesteśmy już u koledzi, który niesie piękno złe złotomedalowego jelenia, byka. Rekord Litwy, strzelony w tym roku na tegorocznym rykowisku. Pokoik myśliwski jest zbyt mały, oj, tak naprawdę. Spójrzcie, jakie piękne poroże, jakie grube. 12700 waga. Pokażę wam różę, gdzie nie dam rady nawet dwoma rękoma objąć. Jakie możdżenie, jaka grubość w ogóle tyci. O, nie dosięgnę. Nie dosięgnę złapać w ogóle nawet tutaj pod koronami. Jaka forma? Zaraz policzymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I tu takie wyrostki. 12, 4,20. 4,20. Złotomedalowy byk. Rekord Litwy. Na pewno będzie atak na rekord Litwy. Wycena gdzieś tam wstępna była. Virginiu, kiek balų? Panašokį balų. 247,78. Wow. Piękny wynik. Piękny wynik, potężny byk, naprawdę. Ależ byczysko. Kiek stare Virginiu po noszowymo? Serię po noszowymo, nie jest temat, nie jest, no nie jest. Ale po 200 kg tyle jest, nie? Stąd było. A, jest tak pat? No.
Wiedel, który on łotrał. A waga tuszy? Nie ważyli, bo nas, ale ponad 200 kilo na pewno. Nie mają i wiecie, tutaj mamy miejsce i autobus, a dzieją, tutaj kurują na rukę, a piękny był. A w jakim rejonie strzelony? Jak daleko tam, powiedzmy? Tam byli, u mnie to 5 km. Czyli tak naprawdę praktycznie, 5 km. Praktycznie strzelony na granicy polsko-litewskiej. Tak, tak. Nasze wspólne byki. Równie dobrze ten byk mógł paść na terenie Polski. I też byłby atak na pewno na rekord Polski, a tutaj piękny rekord Litwy. Wow, byczysko pierwsza klasa. Sezon na Litwie rozpoczyna się 15 sierpnia. Kolega miał już wypatrzonego tego byka i strzelił go w pierwszy dzień sezonu. Byk już ładnie wybarwiony, gruby, ciemny. Wow. No, pomanewrować takim bykiem to naprawdę już ręce bolą. Przed chwilą trzymałem, miałem okazję, to powiem wam, że sztuka, naprawdę, ręka to aż boli, ale byczysko piękne. Wow. No, niecodziennie trzyma się w rękach rekordowego byka, rekord Litwy. Jeszcze pokój piękny myśliwski właśnie kolegi i jego trofea. Piękne, mocne parostki. O, tutaj bardzo fajny rogacz. Trzy pod rząd byki medalowe. Tak. I trzy pod rząd byki kolega strzelił medalowe. Mateusz specjalnie zrobił kolega myśliwy nalewkę. O! Wow! Z napisem rekord Litwy. Widzicie, spójrzcie. I to jest właśnie ten byk w tuszy strzelony. Tak. To powinien taką całą serię wypuścić teraz. Jak to rekordowy byk, to i całą zgrzewkę. Ale u nas jest więcej tych organizacji myśliwych. O, i tutaj karta wyceny. Wyceny. Karta wyceny byka. Okej, jest. Złapało mi ostrość, wszystkie parametry i sumując mamy 247, 7, 8, 2, 5. Rekord Litwy i wicerekord Polski. Nie chcę skłamać, trzeba sprawdzić dokładnie, ale chyba z 3 punkty brakowałoby do gdzieś tam rekordu Polski. A pewnie gdyby dobrze pomierzyć, to byłby i atak. No. Olbrzymi. Który bet nie ma jedną kilku, to jest nie to Ano z dziesięć kilogramów swery regionu miestyti. Jo. Na biski daugiau. Więc kažkas pekis opusą. Kažkas, kad jo, kažkas biski daugiau, paskui tiesiau. No galūnas. Piękne tutaj. Sapnuło się. Medalowe czaski. Dalej bierz. Dwa Virginijų priežiais ežerėlį. Tai va šitas Mateušas tiepgi filmavo da su pantais. Išėjo grupė, aš mačiau tiepgi, bet kažkaip man užsikirto mano tas termovizorus ir negalėjau jį. A tutaj kolega częstował nas tak swoją drogą ciubaską i to ciubaską z łosia, bo tu łosie, jak wspomniałem, są normalnie w planie, możliwość jest strzelenia łosia, więc tutaj degustacja łosia.
to dom, gdzie my byli. Tak. Chcę przynieść to, może przy jeszcze. Tak, tak. Kolega teraz przyniesie, pokaże broń, z której strzelił, pozyskał tego pięknego byka. Nie mogę jeszcze z termo nokto na dziki lisy, ale mogę strzelać ze światłem. O. Ale do jeleni nie mogę też. Do dzików, do lisy i tam. Jasne. I spójrzcie. Co to Browning chyba jakiś, czy nie? Tak. X-Bolt. X-Bolt. A kaliber? 3006. 3006. Klasyczny 3006. A zapytaj byk tego. Na miejscu poszedł? Nie. Pisz dalej, jest to jakiś kart, gdzie to jest? Poszł w jakiś kart, to... Antruj się. Dwa razy. Dwa razy. Okej, okay. No. Z tego względu, że... A jaka amunicja? Co? Kok jest... ta se... Szowiniz. Jeszcze nie robię, to jeszcze... Norma. Norma. Okay. I znowu. X pointos. Norma expand. Mhm. I olbrzyma położył. Tak. No, takiego byka to się nie dziwię, że dwa razy trzeba. Ja bym trzy. Ja bym i trzy. Pierwszy na ojej szautu, a lepiej pierwszy to jest 3006. Siedem sako, po prostu słowej do udzielu żwiru. Kiedy kupował ten broń, to sprzedawca znajomy mówił, trzeba takiego kalibra kupić, bo u was jest dużo większych grubych zwierzyn. Losie, wilki też strzelają. Daniele, wszystko są. Niedźwiedzi tylko nie ma jeszcze. Jeszcze. I kiedy upoluje się gruba zwierzyna, to tylko losie i jelenie, to te grupa, które upolowali, bierze połowę tego zwierzę, a druga połowę oddaje jednej z tych grup. Ale i tak po kolei chodzi, bo polujemy na 9 losi i na 16 jeleni. 6 byków w tym roku strzelili. Daniel jest niesadelina? Daniele, a mniejsze już tylko te, które upoluje. Dziki, daniele, sarny. I w tym 3 w tym roku medalowe na pewno byki, nie? Tak, 3 będzie medalowe, może i więcej, bo jeszcze tak specjalne nie... No i tak was nikt nie pobije. Tak. Nie, to... No i nie uszlapięki. No. Doktor, troszkę deszek, troszkę stokił. Doktorowska kielbasa to jest z jelenia, nie? I konserwy z łosia. Trzymaj się. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. A czubaj, tak. Tak. Skoro zobaczyliście przed chwilą piękny wieniec, rekordowy wieniec jelenia byka, swoją drogą byk, który padł niedaleko granicy polsko-litewskiej, po stronie litewskiej, dosłownie kilka kilometrów od polskiej strony. Więc ten byk tak naprawdę mógł tydzień temu, miesiąc temu, rok temu chodzić i po naszej stronie. Padł po stronie litewskiej. Stanowi nowy rekord Litwy. Pierwsze miejsce. Piękny byk, powiem wam. No, róża, tak, taci róże. W życiu takich nie widziałem. Grubość tych tyk, tacie, że nie dałem rady objąć. I to nawet nie na samym dole, już wyżej tyki. W okolicach koron. No, niesamowite. Niesamowite trofeum, piękne. Chyba pierwszy i ostatni raz takiego mocnego byka w życiu
zobaczyłem. Mam nadzieję, że nie, ale póki co tak jest. A teraz paruminutowy materiał z salonu, z pokoju, z domku myśliwskiego kolegi Giedrusa i jego rekordowe parostki, które zapewne będą nowym rekordem okręgu suwalskiego. Witam Was serdecznie, cześć Daszbur, w kolejnym materiale. Zbieram troszeczkę tych materiałów, zobaczymy jak to będziemy montować czasowo, jak to wyjdzie, czy oddzielne odcinki, czy parę rzeczy w jedność połączymy. Za mną jest domek myśliwski. Domek myśliwski kolegi Giedrusa. I pokażę Wam, jak to pięknie w środku wygląda. Czekajcie, przerzucę się. O! Piękne, piękne trofea. Cały domek prawdziwego myśliwego. Marzenie każdego myśliwego, by takie coś mieć. Piękne trofea, medalowe odyńce, rogacze, łosie. Mamy tutaj również wieszaki, ptaki jeszcze. O, to te ptaki to z lat 50-tych, 60-tych ubiegłego wieku, bo co jeszcze ojca koledzi Dziertka. Tutaj mamy piękny medalion odyńca. Wyrobiony rogacze wszelkiego rodzaju. O, zaraz wyostrzy. Zastawa. Piękne rzeźbione deseczki. Futra, jak i również full jeleni, byków i rogacz. Kolejny piękny medalowy rogacz. Gruby, uperlony, czarny. Jak i również ściana przednia. Malowidła. Kolejne piękne, mocne rogacze. Tutaj taki nie dość, że mocny, to jeszcze miłkus. Rosochy łosia. O, kolejny miłkusik, jaki fajny, ciekawy. Tutaj litewski wilk. Kolejne parostki. Miłkus, miłkus, miłkus. Tutaj jaki fajny miłkusik, proszę. Wieńce. I dalej wszystko pięknie, ładnie, z gustem wyeksponowane. Na pięknych deskach, w pięknej scenerii. Ale to, co chcę Wam pokazać, ja, ojciec i kolega Dziertek, to rogacz z tego sezonu. Rogacz, który no, ręki nie dam uciąć, ale paluszka, że będzie rekordem okręgu na 99,9%. Rogacz takiego, którego ja w życiu jeszcze nie widziałem, nawet praktycznie na nagraniach w internecie. I jest to rogacz, który leży właśnie o tu już przygotowany przez kolegę. Dam radę w jednej ręce? Dam radę w jednej ręce. Porobię oczywiście zdjęcia Wam, pokażę jaki to jest rogacz. Tutaj mamy człowieka, który go pozyskał, którego strzelił. Gratuluję, pięknie, jeszcze raz, Daszbur. A teraz opowiedz historię tego rogacza. No cóż, pierwszy raz zobaczyłem jego i postanowiłem i strzeliłem jego. Pięknie. Super. O, tutaj teraz myślę widać tą moc, jak go trzymasz. Emocje były wielkie. No, jaki ten rogacz? Kiedy jak strzelony, powiedz? W tym roku, tak? W tym sezonie, na początku można powiedzieć sezonu. Na początku sezonu. Rogacz łowny, nie tylko w formie, ale wiekiem, masą, również jak najbardziej, zęby zjedzone, więc rogacz przynajmniej około 6-letni, tak? Tak, 6 lat na pewno będzie miał.
po wygotowaniu ważył 780 gram. Wow. Naprawdę. Teraz na pewno wagę już. Tak. Naprawdę. Ale 700. Wielka moc, wielka. No słuchajcie, spójrzcie o tutaj, jak to wygląda. Naprawdę, objąć go to jest sztuka. Parametry, wymiary tego rogacza są no, niesamowite. Wygląda trochę jak syberyjski albo jak hodowlany, ale to jest normalny, naturalny rogacz. Tutaj z Suwalszczyzny, z granicy, tak, polsko-litewskiej. No, piękny. Życiowy? Życiowy. Póki co. Póki co, ale raczej szybko takiego chyba nie zobaczymy. Tak. Powiedz mi, ktoś tego rogacza wcześniej widział, czy czysty przypadek? Ja byłem pierwszy. Ty byłeś pierwszy. I całe szczęście. Pierwszy i ostatni. No, wymarzony. Przepiękny rogacz. Naprawdę, ten sezon obfituje w piękne medalowe trofea, w rekordowe trofea. Byk na Litwie, a tutaj piękny rogacz medalowy, złotomedalowy. I to no, grube złoto. I obstawiam, tak jak wspomniałem, rekord okręgu na pewno będzie i jeden z lepszych na pewno w kraju rogaczy. Super, pięknie. Jeszcze raz Ci gratuluję rogacza, Daszbur. I życzę w przyszłym sezonie takiego samego, jak nie lepszego. Dziękuję. A taką wisienką na torcie i podsumowaniem tych pięknych trofeów, tych ciekawych trofeów, są parostki, są rogacze strzelone w tym sezonie przez kolegę Jerzego. Ten materiał udostępniam Wam, wrzucam za jego zgodą, aprobatą. Jerzy nagrał mi sam, własnoręcznie, ten materiał, pokazał, przesłał, no i zgodził się podzielić się tym z Wami. I tutaj zobaczycie za sekundkę, jakie mocne medalowe parostki udało mu się w tym sezonie pozyskać, jak i również niesamowite wyjątkowej urody myłkusy. No i niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Chyba te słowa nawet użyłem rok temu będąc tutaj i po roku mówię to samo. Kończymy ten drugi odcinek, a wraz z tym drugim odcinkiem kończymy i nasz wyjazd. Pogoda naprawdę zmienną jest, tym bardziej tutaj w Polsce północno-wschodniej, czyli w tym polskim biegunie zimna, przywitała nas prawie że polska złota jesień, następnie opady deszczu, opady śniegu, a teraz znów pomału się wypogadza. Cóż mogę powiedzieć? Pięknie spędzony czas, przede wszystkim bardzo sympatycznie. Mam tu na myśli czas spędzony z kolegami myśliwymi. Mam nadzieję, że nie nadużyliśmy ich gościnności po raz kolejny i przywitają nas jeszcze kiedyś, bo tacy są plany oczywiście wrócić tu w przyszłości, również z uśmiechem na twarzy. Było
naprawdę fajnych przygód. Trochę, a nawet nie trochę, dużo. Od przygód typowo stricte łowieckich w terenie. Lis, trzy kozy, triplet do dzików. Pomoc w budowaniu, w przeniesieniu ambony. Jak i również ukazanie wam pięknych, mocnych, nietuzinkowych trofeów kolegów myśliwych. Czy to właśnie tutaj w Polsce, czy za granicą. Dziękuję wam serdecznie, drodzy koledzy, za kolejne ciepłe przyjęcie, za kolejne podpowiedzi, za kolejną chęć pomocy, za wszystko, co nas tu spotkało. A wam, drodzy widzowie, dzięki za kolejny wspólny odcinek. Mam nadzieję, że będzie się podobał. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. I cóż, czas wracać do domu. A to, co najważniejsze, wspomnienia zostają tu i tu. Do zobaczenia w następnym odcinku z Pamiętnika Myśliwego w Dashboard.